Cześć, to Sami desfawziakademii.com. W tym filmie będę mówić o, co to jest kwas moczowy. Kwas moczowy heterocykliczny związek z atomem węgla, azot, tlen i wodór z następującego wzoru C5H4N4 o trzecim. Tworzy jony i sole znane jako urates, kwas moczowy, związek chemiczny, tworzone, gdy organizm rozkłada substancje zwane puryny. Puryny znajdują się w niektórych środkach spożywczych i napoje. Należą do nich wątroby, sardeli, makreli, suszonej fasoli i groszek i piwo. Najbardziej kwas moczowy rozpuszcza się w krwi i podróżuje do nerek, stamtąd przechodzi się w moczu. Jeśli Twoje ciało produkuje zbyt dużo kwasu moczowego lub nie wystarczy usunąć z niej, można zachorować. Badanie krwi musi być wykonane, aby sprawdzić, ile trzeba kwasu moczowego we krwi. Kolejny test może być używany w celu sprawdzenia poziomu kwasu moczowego w moczu, w osocze ludzkiej krwi. Zakres referencyjny kwasu moczowego jest zazwyczaj trzecie od 4 do 7,2 mg dl u mężczyzn i drugie od 4 do 6,1 mg dl dla kobiet. Stężenia kwasu moczowego powyżej i poniżej prawidłowego zakresu są znane odpowiednio jako hiperurykami i hiperurykamią. Przyczyny wysokiego stężenia kwasu moczowego w wielu przypadkach. Ludzie mają podwyższony poziom kwasu moczowego z dziedzicznych przyczyn. Dieta może być czynnikiem. Wysokie spożycie w diecie puryny, syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, cukier stołowy i może powodować wzrost poziomu kwasu moczowego. Stężenia kwasu moczowego może być podwyższone z powodu zmniejszenia wydalania przez nerki naczczo lub szybka utrata masy ciała. Może chwilowo podnieść poziom kwasu moczowego. Niektóre leki, takie jak leki moczopędne, może zwiększać stężenie kwasu moczowego we krwi. Poziom nasycenia kwasu moczowego we krwi może prowadzić w jednej z postaci kamieni nerkowych, gdy uratę krystalizuje w nerkach i może prowadzić do zapalenia stawów typu zwanej dna. Ten bolesny stan jest wynikiem kryształów igieł kwasu moczowego, wytrącenia się stawów, naczyń włosowatych, skóry i innych tkanek. Dziękujemy za oglądanie Fawzi Akademię. Zapisz się udostępnić ten film wideo ulubiona i podobnych. Nie jestem lekarzem, mam tylko poziom kwasu moczowego 7,4 g dl. Przeniesienie mojego doświadczenia do Was wszystkich.